tvpodkarpacie.pl. Dmitrij Kołtakow, zwycięzcą 7. edycji wyścigów motocyklowych na lodzie w Sanoku. Zanim jednak Rosjanin wniósł puchar za triumf w zawodach, na torze lodowym było niepodobnie jak dzień wcześniej. W sobotę przygotowano wiele atrakcji dla kibiców. Na inaugurację niedzielnego spotkania pokazowy mecz rozegrali hokeiści reprezentujący uczniowski klub sportowy Niedźwiadki Sanok. Rozjemcą w meczu była sędzia hokejowy pani Katarzyna Zygmunt. Przeprowadzono także pokazową serię rzutów karnych. Bramki strzegł franciszkanin ojciec Piotr Marszałkiewicz, kapelan sanockiej drużyny hokejowej. Ładna bramka, cały. I kolejny. Następnie na torze lodowym królowały łyżwy szybkie. Do rywalizacji włączyli się zawodnicy klasycznego żużla. Póki co końcówka pewnie, ale trochę wyleciał z torów. Klaudia, jedź! No, zdecydowana przewaga. Oj, oj, oj. Ale nic się nie stało wielkiego. Ale Klaudia goni. I wielkie brawa! Natalia Seta zwycięży. Jeszcze przed prezentacją zawodników na torze lodowym kibice zobaczyli zawodników, którzy jeździli nie na kolcach, a na śrubkach. Rywalizacji na torze przyglądało się wielu znanych sportowców, osób związanych ze sportem czy polityką. Panie Marszałku, szanowni naszym goście, jesteśmy szczęśliwi, no znowu Podkarpacie organizuje wielką imprezę. Cieszymy się, że jesteście z nami, cieszymy się, że ranga imprezy z roku na rok rośnie. A cóż, ile walorów ma całe Podkarpacie, no to na pewno duży procent tych walorów jest z tego miasta, panie marszałku. I o tym pamiętajmy. A ja witam serdecznie wszystkie delegacje krajowe, zagraniczne. Trudno wymienić wszystkich, ale bądźcie z nami. Dobrej zabawy życzę. Sanok, witaj, pozdrawiam. Ja witam serdecznie wszystkich gości na emocjonującym, myślę, finale. Cieszę się bardzo, że Podkarpacie jeszcze raz zaistniało z tak piękną, unikatową imprezą. Myślę, że nasi goście z zagranicy, z kraju, zawodnicy dostarczą nam dużych emocji i oczywiście bezpiecznej zabawy. Jeszcze raz witamy serdecznie na Podkarpaciu. Drodzy Państwo, kibicujmy dzisiaj Grzegorzowi Klapowi. Tak jak wczoraj wygrał zawody, niech dzisiaj będzie się jak najlepiej. Pan burmistrz powiedział mi, że 2 700 000 widzów oglądało tę imprezę. Pomyślcie, ile milionów ludzi patrzy na Was. Stwórzmy unikalną atmosferę. Wiem, że potraficie to zrobić i kibicujmy fair play. Gorąco, gorąco zachęcam do rozgrzewania naszych zawodników. Oni są tutaj bohaterami tego spotkania. Te kolce wszystkie, mimo że lekkoatleci też biegają w kolcach i jesteśmy zaznajomieni z tym tematem, to tutaj to robiło jeszcze większe wrażenie, że dzisiaj oczekuję kolejnych emocji, a to wszystko też za Waszą sprawą, bo to Wy rozgrzewacie zawodników i dzisiaj musi być jeszcze lepiej. Ja oczywiście uwielbiam i kocham hokej na lodzie, ale hokej na lodzie, jak i speedway mają wspólny mianownik, szybkość. Mam nadzieję, że jest tu dosyć duża liczna grupa też kibiców sąsiadującego lodowiska, także życzę wszystkim miłych wrażeń, dużo szybkości, zawodników, bezpieczeństwa, ale panowie, bądźcie szybcy i zdobywajcie jak najlepsze czasy. Tak jak Robert wychodził z Podkarpacia świat, to ja z tego toru wyjeżdżałem również świat, bo tutaj po raz pierwszy stawiałem swoje kroki i tutaj jako narciarz przyjechałem, jako biegacz, a wyjechałem stąd jako łyżwiarz szybki. Także ten tor jest dla mnie no, moim pierwszym torem, ale chcę też powiedzieć jedną rzecz, że łyżwiarstwo szybkie jest bardzo podobne do speedwaya na lodzie i chcę wam to powiedzieć w jaki sposób. Technika jazdy na wirażu jest bardzo podobna. Wychylenie, grip i przede wszystkim przyspieszenie na końcu wirażu, co bardzo widać. To samo jest u łyżwiarzy szybkich, tak samo jest właśnie speedway. Także sportowej walki, good luck i niech najlepszy zwycięża. Zgodnie z naszymi lipami idzie fala na stadionie na Sanockich Błoniach.
rywalizacji o zwycięstwo w 7. edycji Ice Racing Sanok Cup stanęło 13 zawodników, w tym zwycięzca sobotnich eliminacji Polak Grzegorz Knap. Reprezentant Polski Grzegorz Knap! Jest super, a pozdrawiam moją dziewczynę i mojego synka Xaverego. No i wszystkich kibiców z Unii Tarnów i moich chłopaków, z którymi żeśmy przyjechali. Pozdrawiamy Tarnów. Naszą koleżankę Agatkę. Tak, Agatkę i Grażynę. I jest super! Pozdrawiamy kibiców wszystkich z Rybnika. Cały Rybnik pozdrawiamy i oczywiście moją mamę, prawda? Także atmosfera super, mróz. Niech wygra Grzegorz Knap. Zawodnicy w 13 biegach zasadniczych walczyli o 8 miejsc półfinałowych zawodów. I tak pierwszy z nich tworzyli Konono, Wzorn, Knap oraz Serenios. Faworyci tego biegu, czyli Rosjanin oraz Austriak, nie zawiedli. I to oni pierwsi zameldowali się w wielkim finale. W drugiej grupie wystąpili Kołtakow, Svensson, Niedermayer oraz Krasnikow. Po awarii silnika w maszynie Krasnikowa dość nieoczekiwanym zwycięzcą biegu został Kołtakow, a stawkę wielkiego finału uzupełnił Svensson. W finale pocieszenia bezkonkurencyjny okazał się 8-krotny mistrz globu Krasnikow. Trzeci w tym biegu i ostatecznie z 7 lokatą zawody ukończył Grzegorz Knap. Moi drodzy, ostatni wyścig! Wysilcie się jak najgłośniej, żeby godnie pożegnać Sanok! Zwycięzcą rywalizacji na torze lodowym okazał się Dmitrij Kołtakow. Druga pozycja w zawodach dla innego Rosjanina, Igora Kononowa. Na najniższym stopniu podium stanął Austriak Franki Zoo. Franki Zorn, miejsce trzecie w 7. edycji Sanok Cup. Brawa dla tego Austriaka. A drugie miejsce to oczywiście Igor Kononow. Igor Kononow, drugie miejsce w dzisiejszych zawodach. Wielkie brawa, jeszcze miejsce! Drodzy Państwo, Dmitrij Kołtakow! A teraz prosimy o powstanie i hymn Rosji. A wy im podziękujcie raz jeszcze! Dmitrij Kołtakow, Igor Kononow i Franki Zorn. Najlepsza trójka 7. edycji Sanok Cup. Dziękuję. Thank you.
tvpodkarpacie.pl.